Ankos Extreme Hobby. Najlepsi pracują z najlepszymi. Shamhan, przed debiutem w MMA, więc powiedz, jak atmosfera, czy emocje się już udzielają, jak nastrój? Witam wszystkich. Atmosfera jak najbardziej fajna. Pierwszy raz walczę na takiej gali dużej, na Torwarze. Będzie dużo osób, przyjdzie moich znajomych z Warszawy i tak dalej. Dla mnie wielka motywacja pokazać siebie z fajnej strony, dać dobrą walkę i podpisać kontrakt z ACA. Do zbicia dużo nie było? Nie było tym razem. Pierwszy raz w życiu zbijałem wagę, kilogram zbiłem, udało się. No i tyle. A to co, zbiłeś sobie dietą, czy dzisiaj po prostu na saunie gdzieś tam dociąłeś, nazwijmy to? Nie, ja tam poszedłem, rozgrzałem się dobrze i zostało 500 gramów, poszedłem spać, rano wstałem, już było idealnie. Grzegorz Jonek również debiutuje w tej formule, no to powiedz, czego się możesz spodziewać i na co musisz szczególnie uważać? Wiesz co, od trenerów słyszałem, że on jest dobrym parterowcem, purpurowy pas, że coś tam potrafi w parterze. Czyli to coś, co ci leży, może. Tak, akurat ja jestem, wywodzę się z parteru, dla mnie bajka, jak takiego rywala dostanę. Zobaczymy, ja będę chciał i w stójce, i w parterze pokazać się z fajnej strony. Zobaczymy na to, co rywal pozwoli, to będę w tej płaszczyźnie. Pierwszy taki event w Polsce, gdzie walczy tylu Polaków, no to powiedz, czy to też ma dla ciebie znaczenie? Dla mnie nie robi to wrażenie, w sensie znaczenie. Ja walczyłem, ja na całe życie w Polsce walczyłem, ale Torwar robi na mnie wrażenie, bo to jest wielka hala, jeszcze nie walczyłem na takiej. Także myślę, że na ten moment nie czuję takiego stresu, ale jutro myślę, że będzie się działo. Ale jak na ten pierwszy... Przepraszam, Filip, ci śmiał. Chodzi o to, że jak to jest twój debiut i mówisz, że się udziela odrobinę stres, już czujesz to, ten motywujący, mam nadzieję, to jak wyglądał ten pierwszy twój stare down? Są ludzie, byli fotoreporterzy, więc jakie wrażenie to na tobie zrobiło? Stres akurat jest pozytywny u mnie. Ja się akurat, wiesz... Zdjęcia i tak dalej na mnie, wiesz, nie robią wrażenia, nie odczuwam to jakoś negatywnie, bardziej pozytywnie, motywuje mnie to, jestem bardziej, no. Ty lubisz chyba, bo w mediach społecznościowych bardzo dużo się pokazujesz i tych relacji live nawet robisz, tak wyskakują te powiadomienia. Tak. Proszą mnie, żebym robił, nie wiem czemu, nie wiem co im się podoba w moich live'ach, ale jak proszą, to robię, często. A Bajsangur ogląda? Bajsangur ogląda i pilnuje, czy o tej porze, czy tam o 23, jak jestem na live'ie, czy... Piszę tam, żebym poszedł wcześniej spać i tak dalej. Pilnuję także. Super. Jutro walka pierwsza, otwierająca galę, więc wiadomo, nie będziesz jej toczyć w późnych godzinach, no więc też nie musiałeś przygotowywać się o tak późnych godzinach. Stąd pewnie troska Bajsangura. Tak, wiadomo. No. Super, z naszej strony to wszystko, Filip. Tak, nie to wszystko. Chciałem tylko zapytać o ten doping, bo z tego, co widziałem dzisiaj na wadze, najwięcej jednak ludzi jest od ciebie. Tak, bo jestem z Warszawy, dużo osób przyszło dla mnie, moich znajomych, kolegów i tak dalej, także jutro też będzie więcej i więcej. Mam nadzieję, że Radka Paczuskiego może nie przebije, ale będzie też sporo. Kaliber 44 kiedyś śpiewał, tak, lepiej jak jest więcej. Tak. Dziękujemy bardzo. Wielkie dzięki. Dzięki.